1 października społeczność Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku uroczyście obchodziła otrzęsiny pierwszoklasistów podczas organizowanego cyklicznie rykowiska. Leśna! Do awangardy! Oto Leśnica stoi wiara! W młodzieńczej piersi rwie się głos! Rwie się głos! Sztandarem naszym praca szara, a losem naszym polski los! Polski los! Święto rozpoczęło się uroczystym przemarszem pierwszaków wraz z pocztem sztandarowym z terenu szkoły na Leśną Polanę Starą Strzelnicę, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie rykowiska. Rykowisko przedziwnie zbiega się z takim momentem w przyrodzie o tej porze roku, kiedy koniec lata, kiedy babie lato, kiedy zimne poranki. Rykowisko to przedłużenie gatunku. Rykowisko to gody jeleni. Edukacja to jest trwanie zawodu. To też jest przedłużenie gatunku. To są przekazywane informacje z pokolenia na pokolenie, z pokoleń branżowych. Doświadczamy tego w takim porównaniu z rykowiskiem. W tegorocznych otrzęsinach wzięła udział młodzież pragnąca wstąpić w szeregi Technikum Drzewnego, Technikum Leśnego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Szkoły Branżowej. Łącznie do społeczności drzewnej dołączyło 125 uczniów. Tegoroczny nabór jest ogromnie satysfakcjonujący. Jest to też źródło radości nie tylko dla nauczycieli, ale dla rodziców, dla młodzieży. Dzieje się też tak, że my wyczuwamy, że ten zapowiadany powrót renesansu szkolnictwa zawodowego, to się już dzieje. Ci nasi absolwenci są w stanie godnie żyć z pracy własnych rąk. No, żyją w środowisku mniej stresowym. No, jeśli jeszcze spojrzymy na te zawody związane bezpośrednio z przyrodą, a więc technik leśnik, technik architektury krajobrazu. No, jeśli chodzi o technika technologii drewna, o stolarza, no to wytworzenie wyrobu to też jest źródło wielkiej satysfakcji. W wydarzeniu oprócz pierwszoklasistów, ich najbliższych, dyrekcji grona pedagogicznego placówki uczestniczyli także wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Rafał Molga, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Anetta Tomczyk, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, przedstawiciele nadleśnictw Zwoleń i Kozienice, Związku Leśników Polskich oraz licznie zgromadzeni przyjaciele i sympatycy szkoły. Witam serdecznie wszystkich rodziców, wszystkich absolwentów, wszystkich sympatyków szkoły, bo szkoła nie jest atomem samotnie krążącym w wszechświecie. Szkoła ma swoje korzenie, swoją tradycję, swoją historię i ta historia jest naszą siłą. Dzisiaj w tym wyjątkowym dla Was dniu ja Wam życzę, żebyście się przede wszystkim dobrze w tej szkole bawili. Bo jeżeli nauka będzie dla Was dobrą zabawą, to będziecie płynąć i w sposób całkowicie niezauważalny będziecie nabierać nowych umiejętności, zdobywać nową wiedzę, poszerzać swoje horyzonty. Wszystkiego dobrego w nowym roku, wszystkiego najlepszego i żeby jak najwięcej po prostu tych absolwentów mogło później cieszyć się z wyników osiągniętych w tej szkole. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, aby młodzi nie szaleli. Więc szaleństwo jest wpisane także w edukację, moi drodzy. Szalejcie po drogach edukacyjnych. Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do ambitnych celów oraz wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności. Dyrekcji zaś i gronu pedagogicznemu gratuluję kultywowania wspaniałej szkolnej tradycji i składam serdeczne życzenia niesłabnącej satysfakcji z kształcenia młodzieży. Po odegraniu sygnału inauguracyjnego pierwszoklasiści wygłosili awangardę. Jestem sobie stolem szczelny, wcześniej się hemluję, robię szafki, stopki, stoły i tak pośpiewuję, że prócz lego jest na świecie, często braknie chleba, więc hembluję, więc hembluję, obrę sobie trzeba, głupa głoń. Oto leśnica stoi wiara, w młodzieńczej pieśni wie się głos, wie się głos, sztandarem naszym praca szara. Polski los, brawa, garda, praca, armia twarda.
przewodniczący uroczystości, duch lasu Sylwan, wraz ze swoją świtą naznaczył pierwszaków, którzy, aby móc stać się pełnoprawnymi członkami braci szkolnej, musieli pokonać specjalny tor przeszkód przygotowany przez starszych kolegów. Tor przeszkód jest zwyczajowo ten sam, ale za każdym rokiem staje się jakby mniej surowy, mniej szorstki, więcej w tym torze przeszkód jest uśmiechu, radości. Staramy się, żeby jak najwięcej było pomocowości, żeby jak najwięcej było tej życzliwości. Wierzymy, że tę życzliwość oni będą w stanie oddać następnym, którzy po nich. A tor jest też zagadkowy. Tunel podziemny, którym trzeba przejść i nagle ktoś w jakimś kąciku przestraszy, złapie za rękę. Potem widać już kawałek światełka w tunelu, wydobywają się pełni nadziei na nowy, łatwiejszy tor przeszkód. A tu przed nimi szałas z kwaśną cytryną do połknięcia. No i tak napięcie budujemy. Ostatni punkt tego toru to jest próba przejścia pomiędzy fruwającymi workami z trocinami. No i takim przystankiem końcowym to pieniek ustawiony pomiędzy dwoma posągami światowidów. Tam odcinany jest ogon, który każdy sobie przygotował z pierwszoklasistów siekierką na pieńku. Miał kotogo! Miał! 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 I później jako woto zawieszone na słupach światowida. Spośród wszystkich pierwszoklasistów, którzy brawurowo pokonali przeszkody, wybrano jednego, najbardziej umorusanego wilczka i wyróżniono go drobnym upominkiem. W tym roku miano to wywalczył uczeń wstępujący w szeregi Technikum Architektury Krajobrazu Jakub Stanios. Pasowania pierwszaków dłutem, ołówkiem i porożem dokonali nauczyciele. Marcin Tomaszewski, Technikum Drzewnej Szkoła Branżowa, Anna Betlej, Technikum Architektury Krajobrazu i Łukasz Majewski, Technikum Leśne. Podczas rykowiska wręczono również nagrody i dyplomy laureatom Szkolnego Konkursu Fotograficznego, który odbył się w ramach organizowanego przez placówkę rajdu do Czarnolasu. Tradycyjnie na zakończenie rykowiska wszyscy zgromadzeni mogli posilić się kiełbaskami z grilla. Nie zabrakło również tortu i innych słodkich przekąsek. Na okoliczność rykowiska dla młodzieży przygotowane zostały integracyjne konkurencje, ciekawe gry i zabawy, które dostarczyły uczniom wiele emocji i radości.